obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku. 10 września rozpoczęło je seminarium w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia. Co trzeba wiedzieć o chorobie Alzheimera? Wyjaśnia Lucyna Kryłowicz, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek. Osoby z chorobą Alzheimera są szczególnymi osobami. Ta niepełnosprawność jest trudna, szczególnie podkreślę, dla opiekuna. Chory czasami nie ma świadomości, że zachowuje się źle. I dlatego podkreśliłam na wstępie, jak zapowiadałam to seminarium, że dobrze, że są tu różne środowiska, czyli rodzina, tak, bo są przedstawiciele rodzin, które mają osoby niepełnosprawne z Alzheimerem, z zespołami otępiennymi, bo nie tylko z Alzheimerem, ale z osobami, które zapominają, z zespołami otępiennymi wieku starczego, jak również instytucje, które wspierają, pomagają, jak również społeczność lokalna, czyli ludzie, którzy widzą na co dzień w sklepie, że ktoś podchodzi, kradnie i postrzega go jako złodzieja, tak? On wcale nie jest złodziejem. To jest jeden z objawów choroby Alzheimera. Brak jest danych o dokładnej liczbie osób cierpiących na chorobę Alzheimera w Ełku, ale wiadomo, że w samym Lawendowym Zakątku to 70% z niemal 40 podopiecznych. Gdzie chorzy i ich rodziny mogą szukać w Ełku pomocy, podpowiada Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta. Jeśli mamy wśród bliskich, w rodzinie, osoby niepełnosprawne, którym chcemy pomóc, zachęcam do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który z jednej strony i prowadzi, i wspomaga te nasze domy, żeby uzyskać pełną informację, jak można pomóc osobie niepełnosprawnej. Na pewno takie informacje uzyskamy również u lekarzy, ale istotne jest to, że w naszym mieście tych placówek naprawdę w ostatnich latach jest wiele. Mamy warsztaty terapii zajęciowej, mamy środowiskowy dom przy Tęczowym Domu, mamy dom pod Kasztanami, mamy tutaj Lawendowy Zakątek, mamy środowiskowy dom w Nowej Wsi Ełckiej. Po seminarium goście oraz uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz innych jednostek wspierających osoby niepełnosprawne przeszli do Parku Kopernika, gdzie odbyła się potańcówka. Tegoroczna edycja ełckich obchodów Dnia Choroby Alzheimera odbyła się pod hasłem Zrozumieć niepełnosprawność.